maleńkiej gminie Harzlów, leżącej na południu Polski. W zachodniej części Śląska Cieszyńskiego żyje ponad 10 tysięcy mieszkańców. To stąd rozchodzą się malownicze krajobrazy na panoramę Beskidów oraz otaczające ze wszystkich stron liczne pagórki, lasy i potoki. I może stwierdzicie, że przecież takich pięknych miejsc na świecie jest więcej. Ale to właśnie tu pewna rodzina przeżyła niezwykłą, wręcz magiczną przygodę. A było to tak. Mamo, nudzi mi się. To zagrajmy w grę. Super! To kto zaczyna? Ja, to kolej. Witam was, moi mili przyjaciele, w Harzlachu, w domu przyrodnika, który znajduje się w budynku dawnego spichlerza pochodzącego z drugiej połowy XIX wieku. Czy chcecie zobaczyć? Tak! To chodźcie! Turyści mogą zapoznać się tutaj z podstawowymi informacjami na temat osadnictwa i budownictwa na dawnej wsi, a także zapoznać się z bogactwem fauny i flory doliny rzeki Olzy za pomocą multimedialnych tablic. I to już koniec wycieczki po domu przyrodnika. Idziemy dalej? Tak! No to rzucamy kostką. Teraz jesteśmy na Orliku w Harzlachu. Tutaj mieszka Kicak Orlik, który trenuje piłkę nożną wraz z zawodnikami z Ludowego Klubu Sportowego Wiktoria. Wiktoria Harzlach. Obok mieszka Kicak Patriota. Jednak nim go odwiedzicie, to sobie zagrajmy. Przed nami miniatura Cieszyńskiej Wieży Piastowskiej. Ale myślę, że teraz warto się schłodzić przy źródełku borgonika. Franek, rzucaj! O, dziękuję. Jesteśmy teraz w magicznym lesie, gdzie wypływa lecznicze źródło borgonika. Myślę, że warto skosztować tej wody. O, jaka pyszna! Od razu czuję się lepiej. Droga rodzinko, czas pożegnać się z Kicakiem Borgonika. Wracajcie szczęśliwie do domu.